Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 180. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Dzisiaj mam dla Was drugą rozmowę z cyklu trendów. Jest to miniseria premierowa, noworoczna, podczas której przez tydzień publikuję dla Was trzy odcinki specjalne poświęcone trendom na rok 2022. Mamy za sobą trendy podróżnicze, przed nami w piątek trendy modowe, a dzisiaj czas na ulubieńca wszystkich, czyli na jedzenie. O boomie na jedzenie w takim znaczeniu smakosza, konesera, foodisa. Można mówić już od jakiegoś czasu. O jedzeniu, o gastronomii powstają seriale, filmy dokumentalne. My podróżujemy nieraz w poszukiwaniu smaków, tych nowych i tych dawnych, autentycznych. Pomyślałam, że super będzie porozmawiać o tym, jak ta cała moda wygląda dzisiaj, zarówno z perspektywy czasu pandemicznego, ukośnik popandemicznego, jak i w obliczu wszelkiego rodzaju przemian społecznych czy choćby zmian klimatycznych. Także zaprosiłam do siebie ekspertkę nad ekspertkami w temacie jedzeniowym. Jest to Małgosia Minta, dziennikarka kulinarna i podróżnicza, fotografka, autorka przeróżnych publikacji i osoba, która jest zawsze na bieżąco. Opowie nam o głównych tendencjach w świecie gastro, ale i o mikrotrendach. Dowiemy się, co zmienia się w restauracjach fine diningowych. Nie obędzie się bez tematu roślinnego jedzenia, ale myślę, że wiele ciekawostek, o których opowie nam Małgosia, zaskoczy Was, bo zaskoczyły też i mnie. Dowiemy się, jakie miasta są pionierami, jeśli chodzi o gastronowości i które warto przez to odwiedzić. I zanim przejdziemy do naszej rozmowy, dodam tylko, że będzie mi bardzo miło, jeśli wystawicie podcastowi recenzję na iTunesie w aplikacji podcasty. Tam można dać mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Bardzo jestem za to wdzięczna, bo dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, a na YouTubie zasubskrybować mój kanał. A jeśli macie ochotę na więcej treści związanych z tymi podcastowymi, to regularnie pojawiam się na Instagramie Karolina Sobańska. Tam śmiało możecie udostępniać podcast i mnie oznaczać. Jest to po prostu zawsze bardzo, bardzo miłe i też staram się regularnie stwarzać pod postami przestrzeń na to, by dzielić się różnymi przemyśleniami związanymi z tym, o czym mówimy w konkretnym odcinku. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i życzę miłego słuchania rozmowy z Małgosią Mintą. Cześć Małgosiu. Dzień dobry. Bardzo jest mi miło gościć Ciebie, szczególnie, że dzisiaj będzie mój ulubiony temat. I tak jak się śmieję, że każdy smakujący mi obiad jest moim ulubionym, tak często powtarzam, że będę poruszała swój ulubiony temat, ale umówmy się, jedzenie jest zwycięzcą w tym programie i w moim życiu. I może właśnie od tego zacznę. Czy jedzenie to jest coś, co zawsze będzie w trendzie? Co zawsze ludzi będzie kręcić? No chyba każdy z nas po prostu musi jeść. Także trudno tak zupełnie się tym nie interesować. Chociaż oczywiście każda osoba inaczej ustawia sobie listę priorytetów. No, w moim przypadku jest tak, że to jedzenie jest nie tylko moją pracą, ale też pasją i daje mi dużo fanu i zazwyczaj gdzieś to jedzenie towarzyszy bardzo miłym, rozwijającym sytuacjom, podróżom, spotkaniom z ciekawymi ludźmi, wiąże się z odkrywaniem jakichś nowych smaków, historii. Także u mnie to jedzenie jest bardzo wysoko. Ale zawsze tak było? Czy kiedy narodziła się Twoja pasja do jedzenia albo kiedy ją odkryłaś? Wydaje mi się, że jak w wielu przypadkach wszystkim winni są rodzice. Chociaż nikt u mnie w domu nie jest związany zawodowo z gastronomią ani z jedzeniem, to zawsze to jedzenie było czymś, co wszyscy lubili robić, jeść, gotować. Zajmowało też ważne miejsce, nie wiem, w jakichś podróżach wakacyjnych. Ale też chyba każdy z nas, tak mi się wydaje, i to zostało we mnie wcześniej zaszczepione, żeby dociekać, skąd to jedzenie jest, kto je zrobił, dlaczego w danym kraju je się to, a nie tamto. Czy to wynika, nie wiem, czy z klimatu, czy z jakiejś historii bardziej
danego miejsca, ludzi, którzy tam mieszkają i tak dalej, i tak dalej. I też nigdy nie byłam zmuszana do jedzenia, także chyba dlatego lubiłam zawsze jeść. Ale też to, za co jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, to to, że nigdy nie zabijali we mnie tej dziecięcej ciekawości czy ciekawskości wręcz. Jej dopytywanie, próbowanie, jeśli coś leżało na stole, to ja mogłam to próbować, najwyżej to wyplułam, jak mi nie smakowało na danym etapie życia. Dzięki temu byłam chyba, znaczy mam do tej pory, staram się zresztą mieć tą ciekawość smaku taką dziecięcą i otwartą. No i mam to szczęście, że ta moja pasja też jest moją pracą. Ale w ogóle myślę, że ten taki walor sentymentalny jest tutaj bardzo istotny w przypadku jedzenia. I ja też zawsze jestem wdzięczna mojej rodzinie za to, że zasiadaliśmy razem do stołu, co też nie jest aż tak powszechne. Wiele osób je gdzieś w biegu, każdy je w swoim własnym czasie. A jednak fakt, że te najbliższe osoby siadają razem i jedzą posiłek, sprawia, że to jedzenie nam się dobrze kojarzy i może przez to chętniej się nim interesujemy. Chociaż właśnie zastanawiam się, bo wszyscy jemy, wiele z nas lubi jeść i może uważamy siebie za, nie wiem, nawet powiedziałabym smakoszy, ale czy Ty na przykład dostrzegasz to, że ludzie są coraz bardziej zainteresowani jedzeniem, że właśnie też ta ciekawość w nich się pojawia, skąd to do nas przyszło, jak zostało zrobione? Na pewno od kilku lat doświadczamy boomu jedzeniowego i jego geneza, wydaje mi się, ma kilka przyczyn. Na pewno bardzo dużą rolę odegrały tu media społecznościowe. Podejrzewam, że obok kotków i piesków jedzenie jest jednym z wiodących tematów na mediach typu Instagram czy TikTok. U mnie jest zdecydowanie bardziej wiodące niż kotki i pieski. Drugą rzeczą jest rosnąca świadomość, też trochę wynikająca z dostępności informacji dotycząca tego, jak jedzenie wpływa na nasze zdrowie, jak wpływa na ekonomię, jakie miejsce zajmuje w tej całej sieci ekonomiczno-społecznej i tak naprawdę, że od naszych wyborów jedzeniowych zależy bardzo wiele, nie tylko dla nas samych, jak będziemy się czuli, ale też wpływa na ludzi, którzy za tym jedzeniem stoją, na producentów, na całe sieci dystrybucji, na środowisko naturalne, na klimat w jakiejś dłuższej perspektywie. O tym się mówi coraz więcej, nie o samej na przykład, nie wiem, wycince lasów, tylko że te lasy się wycina pod coś i że tak naprawdę to, co my jemy, naprawdę przekuwa się na to, jak wygląda nasze otoczenie i środowisko, i nasz ekosystem. I oczywiście to nie jest tak, że wszyscy na hura zaczęli się tym interesować, ale wydaje mi się, że tych informacji, tych dyskusji jest coraz więcej i no, trudno jest chyba od nich zupełnie się odciąć albo nie być na nie wyeksponowanym. No i chyba też trochę zmieniła się rola jedzenia jako czynności. Mam wrażenie, że wraz ze zmianą stylu naszego życia, to jak wyglądają tak zwane gospodarstwa domowe, czy podstawowe komórki rodzinne, że to nie zawsze jest rodzina, że nie zawsze to jest wielopokoleniowa rodzina, jak żyjemy, że długo pracujemy, że spędzamy więcej czasu poza domem niż w domu. Też zmieniła się trochę narracja wokół jedzenia, przynajmniej w ostatnich latach, że to jedzenie nie jest obowiązkiem, że żeby coś zjeść, to trzeba sobie coś ugotować, bo możemy coś zjeść idąc do knajpy, ale że to jedzenie też może być po prostu hobby, formą spędzania wolnego czasu, aktywnością towarzyską, zapraszamy ludzi do siebie do domu i razem gotujemy, a nie, że zapraszamy kogoś po tym, jak 8 godzin staliśmy w kuchni i szykowaliśmy kolację, albo podróżujemy za jedzeniem. W ogóle jedzenie stało się też mocnym powodem do podróży. Także chyba z tej czysto funkcjonalnej pozycji jedzenie wyewoluowało też coś, co jest właśnie bardziej pasją, zainteresowaniem, hobbym. I że nie ma w tym nic złego tak naprawdę. Albo, znaczy trudno, żeby było coś złego, ale że tak jak można iść do kina, to można iść do restauracji. I że to jest tego samego rodzaju rozrywka, daje nam tyle samo radości, też spotykamy się wtedy z ludźmi, odkrywamy coś nowego i tak dalej, i tak dalej.
się zawsze śmieję, że wszystko z umiarem łącznie z umiarem, ale też jeżeli dobrze korzystamy z tego przywileju traktowania jedzenia jako hobby, no to wtedy rzeczywiście może to być z korzyścią dla świata i dla innych ludzi, no bo tutaj dostrzegam swoją taką bańkowość, ponieważ zapytałam Cię o tą ciekawość, o to właśnie dociekanie, skąd to do nas przyszło, ale przecież ten nurt taki bardziej slow foodowy, o którym powiedziałyśmy, on rozwija się równolegle do absolutnego szału fast foodowego, który nadal jednak przecież trwa i jakby my możemy tutaj sobie rozmawiać o tym, że rzeczywiście bardziej tutaj rzemieślniczo podchodzimy i tak hobbystycznie, ale myślę, że ten fast food jest mocno ugruntowany w naszej kulturze, szczególnie właśnie w kulturze zachodniej. Czy to jest tak, że właśnie on powoli zaczyna wygasać, nam już się on nudzi, czy jednak jakby masowy klient zawsze wybierze fast food, bo jest tani, bo jest dostępny? Czy fast food traci nasze zainteresowanie? Wydaje mi się, że nie, bo jednak fast food to jest jedzenie w takiej maksymalnie funkcjonalistycznej postaci, tak? Szybko, sycąco, z podbitymi aromatami i smakami, także będzie to smakowało, o fajnie, nie? Dużo umami, dużo soli, dużo tłuszczu, dużo cukru, także mniam. Mózg zachwycony. I to no, dostarcza gdzieś energii, jest wygodne, dostępne. Na pewno coraz więcej, wierzę w to, że przez to, że coraz więcej się mówi o tym, jak jedzenie na nas wpływa, ale też o jego różnorodności, dla mnie to jest też coś, co mnie cieszy w jedzeniu, że to jedzenie jest tak różnorodne i nie mogłabym żyć tylko na jednym rodzaju hamburgera. Znaczy zanudziłabym się. Masz 5 sieci fast foodów na każdy dzień tygodnia. I na hamburger, i na kanapka. Ale tak jak mówisz, że nawet umiar z umiarem, to wydaje mi się, że życie jest ciekawsze, jeśli próbujemy wielu różnych rzeczy. I tak jak nie zawsze jest czas czy przestrzeń, taka nawet po prostu, jeśli chodzi o naszą uwagę, myślenie, żeby wymyślić sobie skomplikowany trzydaniowy obiad. I czasem faktycznie taka kanapka z fast foodu jest po prostu maksimum, na co stać nas tak na poziomie intelektualno-logistycznym. No to miło chyba też szukać jakiejś odmiany dla tego, oczywiście jeśli chcemy, no bo nikt nie będzie nagle kogoś zmuszał do tego, żeby jadł rzeczy, na które nie ma ochoty, bo to też nie o to chodzi. No właśnie, a propos odmian, bo chciałabym dzisiaj głównie porozmawiać o tych wszystkich tendencjach, trendach i czekających nas smaczkach dosłownie w 2022, ale myślę, że nie mogłybyśmy zacząć trochę tej rozmowy bez takiej małej analizy czy wniosków z tych pandemicznych doświadczeń ostatnich czasów. Oczywiście pandemia nadal trwa i też nie wiemy, co się z nią stanie, ale tak jak w każdej chyba sferze naszego życia, ona wpłynęła na to, jak żyjemy i jakich dokonujemy wyborów. Z Twoich obserwacji, jak pandemia zmieniła to, co my jemy, jak jemy? Czy to była zmiana Twoim zdaniem na lepsze i w jaką stronę to idzie? Po tym pierwszym lockdownie w 2020 roku, który chyba kogoś tak najbardziej podejrzewam pamiętamy i był najbardziej traumatyczny, tak mi się wydaje, dla większości z nas. Dużo mówiło się o tym, czy momentalnie pojawiły się takie analizy, czy bardziej nawet nie analizy, ale artykuły wieszczące, że teraz wszyscy będziemy jeść zdrowo, roślinnie, piec w domu chleby na zakwasie i tak dalej, i tak dalej. No to oczywiście się nie wydarzyło, jednak rzeczywistość, podejrzewam, też pracy zdalnej, nauczania zdalnego, funkcjonowania w zamkniętej przestrzeni, w zamkniętym gronie oraz tego olbrzymiego stresu, który bardzo długo trwał, bo trzeba pamiętać o tym, że ta pandemia, właśnie to, co powiedziałeś, że ona cały czas trwa, to nie jest tak, że coś się wydarzyło i przeszliśmy do początku dziennego. My cały czas gdzieś jesteśmy, wydaje mi się, wystawieni czy eksponowani na te czynniki jednak stresujące, nawet jeśli to już się nie dzieje świadomie, bo to jest ciągle i trwa długo i pewnie nasze układy nerwowe już się do tego przyzwyczaiły i wyhabituowały na te stresory, no to gdzieś jednak ciągle jest ten nerw. No ale życie trochę wróciło do normy. To nie jest tak, że teraz już zamawiamy tylko rzeczy zdalnie albo tylko pieczemy chleby. Natomiast doszło do kilku jakichś takich zjawisk na przestrzeni tych 2 roku dotyczących zainteresowania
określonymi grupami produktowymi, które moim zdaniem są przejawami jakichś dłuższych zmian czy tendencji, bo trzeba też pamiętać, że mamy trendy i mody. Mhm. Mody zmieniają się sezonowo, to są takie hype, że nagle jemy wszyscy, nie wiem, tęczowe latte albo naleśniki z maczą. A trendy no to są zjawiska, które są bardziej rozłożone w czasie, mają szerszy zasięg, zazwyczaj mają wiele też czynników, które je powodują. Ale też te zmiany nie są tak drastyczne, także te trendy gdzieś one są i dopiero po jakimś czasie widzimy, że doszło do zmiany, ale samej tej zmiany to trudno jest ją uchwycić, ona nie jest tak zauważalna. No i na pewno jednym z takich bardzo mocnych trendów, którego doświadczamy od wielu, wielu lat, jest to, że coraz więcej osób stara się ograniczać produkty odzwierzęce z różnych powodów w swojej diecie. Etycznych, ekologicznych, zdrowotnych, smakowych. Ale też gdzieś za tym trendem, czy ten trend jest napędzany przez to, że te produkty są coraz bardziej dostępne. Nie trzeba iść do specjalistycznych sklepów. Różnorodność tych produktów jest coraz większa. To nie jest tak, że mamy jeden roślinny napój, tylko mamy ich nagle 20 od 10 różnych firm i mamy je w swoim sklepie z płazem w logo na rogu i też w dość dużej różnorodności. I mówię o tym trendzie dlatego, że zaobserwowano po tych bardzo mocnych lockdownach, kiedy faktycznie nie można było wychodzić z domu, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, bardzo duży wzrost sprzedaży produktów, które są roślinnymi odpowiednikami produktów zwierzęcych, czy normalnie odzwierzęcych, typu roślinne analogii mięsa, nabiał i tak dalej. To był wręcz boom, zwłaszcza na wiosnę tego roku, który na pewno stymuluje też powstawanie nowych firm, czy wdrażanie tych produktów, choćby do właśnie sieci fast foodowych. Także nagle ci wiodący gracze na tym rynku, znani jednak kiedyś, głównie właśnie z jedzenia, które bazuje na mięsie, czy tam właśnie, czy tu kotlecik, czy jakieś coś tam panierowane, nie wiem, skrzydełko, nóżka, whatever, nagle wdrażają testowo, bądź już nie, dania, które są w pełni roślinne. I no nie bierze się to znikąd. Znaczy, nikt tam tego nie będzie robić dla sztuki, robi to dla zysku. A skoro widzi w tym potencjał do zarobienia pieniędzy, to znaczy, że są ludzie, którzy tego chcą. I na pewno tutaj jeszcze tylko dodam, że ten boom, zwłaszcza w Stanach zaobserwowany, dotyczący wzrostu sprzedaży roślinnych alternatyw dla mięsa, był też spowodowany zaburzeniami w sieci dystrybucji normalnego mięsa. Także po prostu jego nie było, jego ceny poszły bardzo do góry i nagle się okazało, że ten burger z buraka, czy z komosy, czy z fasolki jest nie tańszy, w roślinkę. Jest dostępny i jest dużo tańszy. Bo też pamiętajmy, że tak przynajmniej powinno być, ale nie jest. Ale wydawałoby się na logikę, że jednak coś, co powstaje z roślin, które, nie wiem, produkuje się w trybie rocznym, a nie ze zwierzęcia, które wymaga hodowli przez x czasu, x jedzenia, no powinno być tańsze. I wydaje mi się, że też ten czynnik cenowy odgrywa bardzo ważną rolę w popularyzacji diety roślinnej, ale też po tym boomie, który gdzieś tam ustał, zaczęto trochę się zastanawiać, jak to teraz będzie, czy to będzie szybować cały czas, aż przebije sufit czy dach. Tak się nie stało, wraz z ustaniem lockdownu gdzieś ta sprzedaż się unormowała. Natomiast zwraca się coraz bardziej uwagę też na to, dlaczego ten trend na pewno nie zniknie i on ciągle będzie rosnąć, tylko może nie tak ekstremalnie szybko. Też dlatego, że te produkty są coraz smaczniejsze albo że mają coraz czystszy skład, że coraz więcej firm dba o to, żeby ten wegański burger był faktycznie zdrowy, żeby nie był nie był super przetworzony, żeby był zrobiony z dobrych składników, jak się mówi po amerykańsku, nie, po American English, czystych, tak? I coraz więcej się też mówi o tym,
ale też mówi się coraz więcej o smaku, że nikt, no żeby to była faktycznie alternatywa, nawet w momencie, kiedy chcemy raz jeść mięso, a raz go nie jeść, tylko jeść po prostu coś innego, dalej ten produkt musi być po prostu przepyszny, no bo nikt nie będzie chciał jeść czegoś, co smakuje jak karton. Znaczy ja słyszałam, że smak jest właśnie kluczowym argumentem, nawet jeżeli z tyłu głowy nam przyświeca dobro planety czy cokolwiek innego, to jeżeli to nam nie smakuje, nie będziemy tego jedli, to też ma sens, bo wszyscy chcemy jeść smaczne rzeczy i myślę, że to jest super, że firmy to zmieniają, ale powiedziałaś, że to się uregulowało, to znaczy, że wróciła ta rola mięsa na to samo miejsce, czy po prostu przestała rosnąć sprzedaż? Nie rośnie okay. aż tak. Ale utrzymało się, czyli tak. Te osoby nie zrezygnowały z tych roślinnych rzeczy. Tego nie wiadomo, trzeba by je odpytać, natomiast nie ma tak, że nagle doszło do jakiegoś dramatycznego, po dramatycznym wzroście do dramatycznego spadku, po prostu ten, ta... Aż tak mocno to nie przyrasta aż w tak ekstremalnie szybkim tempie. A może tak, natomiast na pewno mówi się nawet, że w ciągu ostatnich 2 lat cała ta kategoria niemięsnych mięs wzrosła o 60%, tak? To jest okay. bardzo dużo, także też coraz częściej nawet, nie wiem, fundusze inwestycyjne inwestują właśnie w startupy, które zajmują się produkcją alternatyw dla mięsa. Nawet takich startupów mamy całkiem sporo w Polsce. No i chyba to, jak ważny, jak duży jest ten trend, że to nie jest tylko kwestia bańkowości, dowodem na to jest dostępność tych produktów oraz tego, że właściwie każdy produkt odzwierzęcy ma swój analog i te analogi znajdziemy nie w specjalistycznych sklepach, tylko w dyskontach, w osiedlowych sklepikach, na stacjach benzynowych. No to nie wzięło się, znaczy nikt tego nie robi na pewno dla zabawy. Znaczy ktoś to robi dla zysku i tak. Skoro ktoś w tym upatruje zysk, to znaczy, że jest na to zapotrzebowanie. I to jest chyba bardzo dobry trend, przynajmniej ja tak uważam subiektywnie. Czy są jeszcze jakieś inne tendencje, które też jakby wyrosły z pandemii? Na pewno pandemia dla mnie przynajmniej była, czy to doświadczenie ostatnich kilkunastu miesięcy, było katalizatorem wielu trendów, które gdzieś tam wokół nas były i trochę te trendy wzmocniła albo unaoczniła. Na pewno też trendem, który został wzmocniony przez pandemię albo ta pandemia spowodowała, że trochę więcej się o tym mówi, jest to, że coraz większe zainteresowanie budzą bezalkoholowe alkohole, powiedzmy. Czyli bezalkoholowe albo niskoalkoholowe alkohole tradycyjne, albo bezalkoholowe odpowiedniki klasycznych alkoholi, czy to whisky, czy ginu, czy aperitivo, po prostu tendencja do tego, że chcemy pić mniej alkoholu. Albo chcemy pić, znaczy nie, że chcemy go odstawiać, albo pić go rzadziej, tylko jakby ten wolumen przyjętego alkoholu, nie wiem, z koktajlami podczas wyjścia z przyjaciółkami do baru jest coraz niższy. I tak naprawdę tutaj spotkały się dwa zjawiska, czy dwie przyczyny wzrastania tego trendu. Jedna to jest pandemia, czyli to, że myślimy bardziej o zdrowiu. Podejrzewam, że wiele osób mogło pić bardzo dużo wina w stresującej sytuacji pierwszego lockdownu i nagle się zorientowało, że to chyba jest za dużo tego wina. A dwa to jest dojście do tej gry konsumenckiej przedstawicieli pokolenia Z, którzy mają zupełnie inny schemat picia alkoholu oraz tendencję do tego, żeby pić tego alkoholu mniej i nie widzą tego powiązania, że żeby iść na imprezę, że impreza to równa się alkohol, albo że fajna impreza to koniecznie trzeba pić alkohol. Nie. Żeby nie są wolni trochę od tego takiego, nie wiem, wiszącego, może nie nakazu społecznego, tak. ale gdzieś od tego schematu. I znowu to, co powiedziałaś, na pewno ten trend wspiera też coraz więcej ciekawych produktów, które są na rynku. Kilka lat temu i to była bardzo głośna premiera, teraz ten brand należy do jednego z największych domów alkoholowych, powiedzmy, czy dużych producentów alkoholi. Taką marką jest Seedlip. To są roślinne ekstrakty, które mają takie walory smakowe albo w swoim zamierzeniu mają mieć takie walory smakowe jak gin i pełnić taką funkcję w koktajlach bezalkoholowych.
To była marka, która, no to jest marka, która już ma dobrych kilka lat. No zaczynała właśnie jako małe przedsięwzięcie dwuosobowe niemalże. Ale urosła na tyle, że została wykupiona przez bardzo dużą firmę. Ale tak naprawdę mamy te i gotowe mocktaile, czy już gotowe w puszkach. Mamy właśnie analogii whisky, ginu, różnych vermuto likierów wpitych zazwyczaj na aperitif, czy używanych do przyrządzania tych koktajli, kojarzonych zazwyczaj z aperitif. I powodem ich tworzenia jest zazwyczaj to, że wcześniej wszystkie te, nawet jak się pójdzie do baru, często te mocktaile są obrzydliwie słodkie. One nie pełnią tej samej funkcji, co koktajl, trudno było na przykład o koktajl, który byłby jak Negroni, czyli bardzo wytrawny, mający właśnie taką funkcję albo przygotowania na posiłek, albo picia po posiłku, tylko jeśli coś było bez alkoholu, było bardziej landrynką w kieliszku. I też wiele firm, które wymyśla teraz te analogii bezalkoholowe alkoholi, bardzo naokoło to mówię, wychodzi właśnie z tego założenia, że jest po prostu na to nisza, że tak naprawdę nie ma rzeczy czy składników, z których można by przyrządzać bezalkoholowe albo niskoalkoholowe koktajle, albo je pić, przyjmując jednocześnie dużo mniej alkoholu niż to ma normalnie, tak? Czy tam, nie wiem, zamiast 40% niech ma 5%. Plus oczywiście cały wielki rynek piw bezalkoholowych i tak dalej, i tak dalej. Dbanie o zdrowie gdzieś tam trochę skatalizowane właśnie przez pandemię. Rosnąca świadomość tego, jak alkohol wpływa na nasze zdrowie, na naszą psychikę, na to, jacy jesteśmy w interakcjach społecznych. Ale też, i to jest bardzo ważne, generacja Z, która ma bardzo inne zachowania konsumenckie niż poprzednie pokolenia, a przynajmniej w porównaniu z tym, nie wiem, trzema generacjami wstecz, te różnice już są dość dramatyczne i te wzorce zachowań konsumenckich są inne. Zaskoczyłaś mnie na maksa tym. I bardzo się cieszę, bo ja po prostu czasami mam takie czarne scenariusze, że cały świat po prostu pandemicznie się rozpił, ale jednak wszedł ten element refleksji i idzie to ku obniżeniu konsumpcji alkoholu, co uważam za coś bardzo pozytywnego. Oczywiście badania są różne i predykcje są różne, ale można natrafić na analizy wskazujące, że ta kategoria bezalkoholowych alkoholi wzrośnie w ciągu kolejnych 2 lat o 35%. No to są niesamowite liczby. I znowu potwierdzeniem tego, że coś jest na rzeczy, jest to, że kategorią tego rodzaju produktów coraz częściej interesują się bardzo duzi gracze na rynku, którzy uzupełniają swoje portfolio właśnie o bezalkoholowe alkohole, czy analogii tradycyjnych produktów, na których do tej pory funkcjonowali. Też trochę to się zmienia na gruncie gdzieś, czy też ta zmiana przychodzi ze świata gastronomii, moim zdaniem. Zazwyczaj te restauracje takie wysokie, fine diningowe, często są ośrodkami, gdzie pewne trendy kiełkują i później spływają niżej na restauracje bardziej codzienne, casualowe. No i w tej chwili właściwie w każdej restauracji fine diningowej, jeśli do niej idziemy, nie tylko możemy poprosić o pairing zbudowany na różnych winach, które mają pasować do poszczególnych dań, ale równie ważny i celebrowany, i traktowany serio, i tak samo mocno rozwijane są te pairingi zbudowane na napojach bezalkoholowych, czy to są infuzje ziołowe, koktajle, właśnie to nie są soki, które często są dość zapychające i sycące, albo nie mają tych samych walorów, czy nie pełnią tej samej funkcji, co wino w posiłku, czyli że oczyszczają nam trochę podniebienie, nie wiem, przełamują, czy podkreślają jakieś smaki. I te pairingi bezalkoholowe są często
niesamowicie ciekawe, to jak są wymyślone, że to są właśnie jakieś, nie wiem, połączenia palonej gryki z rumiankiem, ale z jakimiś cytrusami i tak dalej. Także dzieje się tam bardzo dużo i jest to coś bardzo ważnego dla tych wysokich restauracji, ale też można zobaczyć coraz częściej, że nawet takie codzienne miejsca albo się bawią w robienie swoich kombucz, albo jakieś infuzji, albo napojów, które byłyby alternatywami dla gazowanych napojów wysoko słodzonych, albo właśnie dla soków. Już mam przykład restauracji z Barcelony, która owszem, proponuję gościom pairing z win, ale są to wina, z których restauracja usuwa alkohol. Oni stosują taką technikę właśnie odprowadzania alkoholu, trochę podobną do tego, w jaki sposób produkuje się piwo bezalkoholowe. Także z tych świetnych win, które mają w swojej piwniczce, odprowadzają właściwie 90-95% alkoholu, także trochę tam tego zostaje. One nie są w pełni bezalkoholowe. Oczywiście ich walor smakowy też się zmienia, no bo jednak ten alkohol składa się też na to, jak odbieramy organoleptycznie wino. Ale jest taka możliwość, jeśli chcesz wypić mniej wina, czy mniej alkoholu, bo wina pijesz jakby tyle samo, ale przyjąć mniej alkoholu, to oni mają też taką propozycję. A to skoro restauracje fine diningowe może nie tyle odchodzą od alkoholu, co oferują alternatywę, są tak samo bardziej przychylne bezmięsnym opcjom? Wydaje mi się, że to jest już chyba teraz tak na zasadzie że musisz mieć tą alternatywę, no bo jednak restauracje to jest biznes gościnności, tak? No trudno, jeśli chcesz faktycznie kogoś gościć, tak? To jest to, czym się zajmujesz jako restauracja, no to jak możesz gościć, trochę, nie wiem, gościć innych trochę lepiej, a drugich trochę mniej. Oczywiście, no nie wiem, steakhouse nagle nie będzie, znaczy, nie wiem, może zobaczymy seitanu robić, ale właściwie jest to bezproblemowe, żeby w restauracjach fine diningowych, gwiazdkowych mieć menu wegetariańskie, pescetariańskie. Oczywiście nie wszystkie. Może nie zawsze uda się uwzględnić wszystkie jakieś ekstremalne nietolerancje pokarmowe, ale też zazwyczaj wtedy te restauracje o tym po prostu uprzedzają, że bardzo przepraszamy, ale nie będziemy w stanie zapewnić ci aż tak samo w naszej opinii fascynującego doświadczenia, jeśli na przykład nie jesz tego i siamtego, tak? Noma, kopenhaska restauracja, która ma 3 gwiazdki Michelin i w tym roku była wybrana najlepszą restauracją na świecie. Oni działają tak, że ich menu zmienia się 3 razy do roku i każdy z tych pór roku jest przypisany jakiejś grupie produktów. Zima to są owoce morza i ryby, lato to jest królestwo roślin, a jesień to jest wszystko, co jest w lesie, czyli dziczyzna i powiedzmy runo leśne. Ale to jest i to jesienne menu jest najbardziej mięsne, właśnie przez to, że wtedy jest sezon polowań, też zmienia się pogoda, gdzieś tam chce się, bardziej to pasuje, powiedzmy. I jest to napisane na stronie, jeśli jesteś osobą, która nie je mięsa, raczej sugerujemy nie wybierać nie tego wpadaj. Menu. Bo wynika to z tego nie dlatego, że nas nie chcą, czy kogoś nie chcą, podejrzewam, ale dlatego, że serce by im mówiło, że to doświadczenie, jakie zrobią, to nie będzie dokładnie to, co chcą pokazać. Ale przynajmniej jest to gra w otwarte karty i wydaje mi się też, jest to bardzo istotne. No, to, że w każdej kawiarni, właściwie sieciowej, niesieciowej, mamy napoje roślinne. Gdzieś tam to spływa coraz bardziej i fajnie, że jest wybór, bo tak naprawdę o to chodzi i to jest bardzo ważne, żeby mieć wybór. Niezależnie co tobą kieruje, jaki jest powód, to nikogo nie powinno obchodzić, ale to, że masz wybór, to jest istotne. Bo powiedziałaś, że restauracje właśnie wysokie, tak pięknie to właśnie znam, nie znałam tego wyrażenia, że one też kreują trendy i skoro trendem światowym już staje się właśnie roślinne jedzenie, to cieszy mnie, że ta zmiana jest tam widoczna, ale też mięso i te produkty zwierzęce no właśnie wysokiej jakości, czy takiej może rzadziej dostępne, są często utożsamiane właśnie z takim luksusem. Więc jednak myślę, że wiele osób idąc do restauracji fine diningowej oczekuje właśnie tego. I chyba u Ciebie widziałam właśnie, że są restauracje, które oszukują trochę, w cudzysłowie oszukują, jakby próbują dać taki mięsny experience ludziom
używając roślinnych smaków i czy ty obserwujesz, że to się właśnie zmienia, że też taki wysublimowany koneser doceni to, że ktoś mu smacznie przygotował roślinę, albo właśnie renomowany szef w kuchni powie, że ta dynia została przygotowana tak, że po prostu powinniście stać w tej kolejce i to jest tyle samo warte, co najlepsza właśnie dziczyzna? Jakoś ciągle panuje pogląd, ale mam wrażenie, że on też trochę już odchodzi do lamusa, to, że nie wiem, stek jest lepszy od marchewki. No, stek może być dobry albo zły i marchewka też może być dobra albo zła, może być przyrządzona lepiej albo gorzej. I trudno jest porównać, no to tak jakby porównać, czy czajnik jest lepszy od swetra. No to są jakieś dwie zupełnie inne rzeczy. I wydaje mi się, że każdemu, w przypadku każdego produktu, niezależnie czy to jest, nie wiem, ostryga, marchewka czy jabłko, idąc do fine diningowej restauracji oczekuje się, że po pierwsze jest to bardzo dobrej jakości produkt, ale dla mnie dobra jakość to oznacza, że ktoś dostał należytą płacę za ten produkt, także ten rolnik, hodowca, poławiacz, ostryk dostała należytą zapłatę, że ten produkt był jak najlepiej potraktowany wyjściowo na farmie czy w hodowli, w restauracji i później podany na talerzu, że był za każdym razem maksymalnie dopieszczony. I też znowu, jeśli już mamy ten produkt, że został wykorzystany do maksimum, czyli nie, że kupuję pięknego, nie wiem, dzikiego łososia, wykrawam z niego kawałeczek, a resztę wywalam, tylko zużywam to do cna, bo wydaje mi się, że skoro wydaję już jakąś mikrofortunkę na super składnik, no to byłoby zupełnie czymś irracjonalnym połowę go wyrzucić do kosza. Tak jak powiedziałaś, faktycznie są restauracje, takie restauracje, o których było chyba najgłośniej też w ostatnim roku, to jest restauracja Eleven Madison Park Daniela Hama z Nowego Jorku. Też restauracja trzygwiazdkowa, która ogłosiła, że odchodzi od wszystkich produktów odzwierzęcych. Wszystkich. Wiele osób oczywiście pukało się w głowę, że momentalnie pewnie stracisz te gwiazdki w ogóle. Nieprawda. Stoliki się wyprzedały momentalnie. Do restauracji mówimy jednak o menu, które kosztuje kilkaset dolarów, także to nie jest tania impreza. Natomiast wszystko jest podawane w tym anturażu typowym dla klasycznej fine diningowej restauracji, białe obrusy, kelnerzy, kryształy, srebrna zestawa itd., itd. Ale kawior nie jest kawiorem, tylko jest nasionkami jakiejś japońskiej rośliny, która wygląda jak kawior, ale też ma taki bardzo umamiczny smak, czyli gdzieś też na poziomie właśnie aromatów, powiedzmy, a nie tylko swojego wyglądu, może być analogiem tego kawioru normalnego, powiedzmy. I to, co jest też fajne w podejściu restauracji fine diningowych, które proponują wegańskie dania, że nie silą się, żeby zrobić coś, co ma udawać coś mięsnego. Tylko po prostu to jest genialnie przyrządzana dynia albo genialnie przyrządzany pomidor, a nie coś, co ma udawać, nie wiem, foie gras czy tam coś, tak? I uważam, że to jest bardzo fajne, bo te warzywa też mają po prostu piękne formy, kształty, kolory i nie muszą niczego udawać. Natomiast takie rewolucyjne, bardzo mocne ruchy na pewno są też takim sygnałem trochę dla innych, może trochę zachęcającym, bo mamy oczywiście te gwiazdkowe restauracje, które są w pełni wegetariańskie, czy teraz wegańskie. I to jest też super, że one są. I że to nie, że one są jakieś dziwne, gorsze, tylko raz idę do tej, raz idę do innej. To jest po prostu zupełnie innego rodzaju doświadczenie. Może nigdy wcześniej nie zjadłam tego zrobionej marchewki, a oni po prostu tą marchewkę postanowili, to nie wiem, zrobić z niej jakieś czary. Czyli takie trochę równouprawnienie wszystkich składników w kuchni. Tak, dokładnie. Czy mamy jeszcze jakieś inne trendy, tendencje na 2022? Na pewno też takim trendem, który jest bardziej trendem szerszym i dotyczącym nie tylko jedzenia, ale w ogóle naszych zachowań konsumenckich. I mówi o tym bardzo dużo firma badawcza Mintel, która zajmuje się predykcją trendów. To jest zwracanie uwagi na pochodzenie produktów i taka transparentność produktów. I to dotyczy
wszystkiego. Jedzenia, ubrań, każdej rzeczy, którą kupujemy. I wydaje mi się, że tutaj też przyczynkiem czy katalizatorem tego trendu znowu było doświadczenie pandemii, bo pandemia bardzo dobrze nam pokazała, jak bardzo jesteśmy ze sobą powiązani ekonomicznie, że to, co kupujemy, to jest czasem wspieranie finansowe naszego sąsiada, przyjaciela, przyjaciółki, kuzyna, koleżanki z pracy i tak dalej, że to nie jest tak zupełnie anonimowe, że jednak kupowanie lokalnych rzeczy to jest wspieranie lokalnej ekonomii i wręcz stało się takim przejawem lokalnego patriotyzmu kupowanie lokalnych rzeczy, zwłaszcza w pandemii. Dużo o tym mówiono, o wspieraniu małych marek, o kupowaniu polskich produktów i tak dalej, ale też wydaje mi się, że tak, jeśli coś jest lokalne, to ta transparentność jest trochę bliższa, czyli jest łatwiej osiągalna, bo jest łatwiej dojść, skąd to tak naprawdę się wzięło. Ja też mam, ale to jest już moja intuicja, że przez to, że mamy tak dużo bardzo zagmatwanych, skomplikowanych bodźców czy informacji do trawienia na co dzień, to intuicyjnie dążymy do tego, że do jakichś takich prawdziwych rzeczy. Prawdziwych, właśnie transparentnych, bliskich i to gdzieś też pewnie może się przekładać na to, co jemy, no bo już od lat restauracje różne piszą na przykład, od kogo mają jakieś rzeczy, od kogo kupują i tak dalej. I to też jest coś, co o czym nie mówiono trochę w pandemii, bo dużo mówiono o wspieraniu restauracji, ale tak naprawdę wspierając restauracje poniekąd wspieramy też producentów, od których te restauracje kupują swoje warzywa, owoce, nabiał i tak dalej. No bo jeśli nagle by zabrakło tych restauracji, albo te restauracje by nie sprzedawały jedzenia, no to ci producenci zostają utknięci z produktem. I oczywiście wiele restauracji, no, które mogły realizować wynosy, jakby no, dalej ten ciąg nie był przerwany, ale znowu wrócę do restauracji tych fine diningowych, no, które nie do końca tego doświadczenia da się zapakować do pudełek. To dla mnie samej było to bardzo budujące, że te firmy, czy te restauracje bardzo często starały się wymyślić jakieś sposoby, żeby dalej móc kupować te rzeczy, które często były już wstępnie umówione, dogadane czy zakontraktowane, no, bardzo żeby piękne. Właśnie jakoś je sprzedawać, czy to zamieniając swoje restauracje na sklepiki, czy sprzedając te rzeczy jako przetwory, czy wysyłając po prostu takie boksy z warzywami na białym. No to oczywiście zależało od tego, gdzie i jakie możliwości miała dana restauracja. Ale chciałabym przynajmniej naiwnie wierzyć, że ten taki odruch, że może najpierw poszukam w swojej okolicy czegoś, a dopiero potem będę szukać dalej, żeby w nas został. Ja wiem, że to są wszystko takie bardzo bańkowe, życzeniowe. Możemy sobie przybić piątkę tutaj, życzyć tego tak, nam wszystkim. Marzenia, ale chyba każdy z nas zobaczył i pamięta, mimo że mózg też znowu, czy psychika raczej sugeruje wyprzeć doświadczenia ostatnich miesięcy, że ta lokalność to nie jest tylko takie fajne hasło, które ładnie wygląda, nie wiem, w menu czy na Instagramie, tylko ta lokalność też oznacza, że jednak wspieramy czy dbamy o zdrowy charakter tego ekosystemu, ale eko też od strony ekonomicznego naszego i że tak naprawdę wszyscy trochę jesteśmy powiązani też ekonomicznie, nawet jak to nie brzmi seksownie, ale tak, że te nasze pieniądze naprawdę mają znaczenie, na co je wydajemy. Ale to zainteresowanie lokalnością też się łączy z tym, że my trochę odchodzimy od produktów, nie wiem, importowanych z drugiego końca świata, czy jakichś takich bardziej egzotycznych? To jest też na pewno rosnąca świadomość, czy ekologiczna, chyba też ekologiczna, że jednak to, co bliższe, jest mniej obciążające dla środowiska, bo nie trzeba tego wieźć przez pół świata, nie trzeba tego
jakoś specjalnie konserwować, pokrywać woskami, naświetlać, pryskać, żeby i opakowywać potem opakowywać w 5 warstw folii, żeby było w stanie tą podróż przetrwać. No to są takie, no to nie jest wymyślanie koła na nowo, to, ale czasem wydaje mi się te takie najprostsze rozwiązania, jakoś bardzo trudno jest nam do nich dojść, że jednak ten kalafior, nie ma nic złego w awokado, ale może nie, żeby jeść awokado 5 razy dziennie, codziennie przez cały rok. Dajcie szansę też kalafiorowi. Wydaje mi się, oczywiście też obok tych, czytając predykcje różnych firm badawczych, czy firm zajmujących się sprzedażą jedzenia, które też jednak muszą cały czas trzymać rękę na pulsie i wróżyć sobie z tej kuli trendów, co tak naprawdę ustawiać na półkach. Oczywiście też często w tych trendach pojawiają się takie wskazania, jakie produkty będą tymi produktami it w danym roku. Tak, to mnie strasznie ciekawi. No to oczywiście mówimy mniej o trendach, bardziej o jakichś takich hype'ach, ale problem jest taki, że wiele z tych opracowań jest przygotowanych przez amerykańskie firmy badawcze i o ile wiele trendów jest dość globalnych, jak na przykład spożycie alkoholu, czy zwiększanie udziału roślin w menu, czy tam wszystkie jakieś fleksitarianizmy, czy reduktarianizm, nowe ładne słowo, można zapamiętać sobie nowość. Skrabli. Tak, reduktarianizm, czyli znaczy dążę do tego, żeby ograniczyć udział mięsa, ale no bo fleksitarianizm to jest wszystkożerność tak naprawdę. Człowiek jest istotą wszystkożerną, tak jest napisane w podręczniku do biologii i fleksitarianizm tak naprawdę jest dokładnie tym. Reduktarianizm jednak gdzieś zwraca uwagę przynajmniej na tą aktywną chęć budowania swojego jadłospisu tak, żeby tego mięsa było trochę mniej niż by było pewnie gdybyśmy robili nic. Czyli że może właśnie dzisiaj jednak zamiast tego tam kotlecika, to jednak zjem, nie wiem, zrobię sobie curry jakieś warzywne czy coś takiego. Czyli gdzieś podkreśla właśnie tą aktywną chęć zmiany menu, ale bez jakichś drastycznych deklaracji czy wyznaczenia sobie nierealnych albo bardzo trochę godzących w nasze samopoczucie też psychiczne celi. I także to, no, to właśnie nowe słówko, ale patrząc na to, jakie właśnie produkty mają być tymi hitowymi produktami, to co jak się okazuje, co je łączy, to jest to, że często są to produkty, które mają dość mocne walory zdrowotne, bo mówi się na przykład, że takim produktem może być hibiskus, który nie tylko pięknie barwi rzeczy, ale ma bardzo dużo witaminy C. Świetne jest na przykład, żeby robić sobie w domu z niego lemoniady, napary i tak dalej. Jest genialny, no kolor jest niepodrabialny, także lepiej te lemoniady też robić w t-shirtach, które nie są białe. Inną taką rzeczą jest moringa, liście moringi, które są bardzo odżywcze i jest to też taka roślina, która jest bardzo plenna i pozyskiwanie tych liści jest dość zrównoważone i jako proszek to działa trochę jako superfoods. Zaraz będzie moringa latte, słuchaj. Natomiast ja jestem trochę, mam alergię właśnie na jakieś takie cudowne superfoodsy, bo mam wrażenie, że tak jak rozmawiałyśmy trochę przed nagraniem, to doprowadza do nadmiernej eksploatacji zasobów danego gatunku. Pojawia się oczywiście kurkuma, która już moim zdaniem miała swoje złote chwile, złote mleko kilka lat temu, ale nie wiem, szoty z probiotykami, napoje takie gazowane, ale które mają funkcje, które są też funkcjonalne, czyli mają albo witaminy, albo właśnie jakieś dodane prozdrowotne dodatki. Ja tylko zawsze jak mówię właśnie o tych superfoodach, to tak może to nie są takie modne rzeczy, ale warto pamiętać też o tych superfoods, które mamy lokalnie znowu, bo mamy to szczęście mieszkając w Polsce, znaczy w listopadzie trudno mówić o jakimkolwiek szczęście, ale mimo wszystko, że jesteśmy jednak tak położeni geograficznie i klimatycznie, że ta lokalna wegetacja jest bardzo bogata, także warto też sięgać, nawet jeśli bawimy się właśnie, bo to jest po prostu też wygodne, nie oszukujmy się, żeby zrobić sobie rano koktajl przed pracą czy przed szkołą,
to zamiast kupować może pudru z moryngi czy z masy, nie wiem, kupić sobie na przykład liofilizowane czarne porzeczki albo jagody, które mają bardzo dużo antocyjanów. Tak samo, i nie musi być acai, mogą to być rzeczy, które są lokalne i sobie je dosypywać do owsianek albo kupować mrożone różne owoce jagodowe, które, bo jednak mrożenie powoduje, że te owoce zachowują bardzo dużo swoich walorów prozdrowotnych. Zamiast, nie wiem, olej rzepakowy nierafinowany, te wszystkie jakieś oleje z czarnuszki, oleje lniane nierafinowane, tłoczone na zimno, które dobrze przechowujemy, ich używać. One też mają różne smaki, także ten dressing do sałaty raz będzie taki, a raz inny. Też, żeby się tym trochę bawić. Naprawdę mamy tego całkiem sporo i nie wiem, kiszona kapusta, tak. Raz można kimchi, a raz po prostu kiszoną kapustę i też będzie fajniej. Albo się napić soku, kwasu z buraków. Zamiast, nie wiem, rozpuszczać sobie witaminę C w szklance. Piękny taki apel lokalności. Bardzo, tak, to, burak, jest wszystko, bardzo to jest wszystko spójne. Ale czy właśnie, już tak pociągnę za tymi nie trendami, tylko właśnie tymi modami, tymi hype'ami, będzie właśnie taki produkt typu jakiś, na przykład jakieś warzywo, albo na przykład jakieś danie, albo jakaś kuchnia, która nagle przeżyje swój renesans? Wydaje mi się, że też trochę tych predykcji jest może nie tyle, że mniej, ale zazwyczaj końcówka roku to był moment wysypu właśnie takich zajawek, jakieś może nawet nie trendbooków, ale właśnie takich tekstów czy publikacji o różnych modach i wódkach jedzeniowych. Wydaje mi się, że to, co zmieniła pandemia, to, że jesteśmy trochę w tym ostrożniejsi, że też nie zawsze po prostu możemy korzystać z tych rzeczy, bo jesteśmy utknięci w domu i nagle to nie jest tak, że codziennie możemy iść do supermarketu albo szukać tej tęczowej latte gdzieś na mieście, bo te kawiarnie są zamknięte. I chyba tak to trochę wystopowało. To samo zresztą dzieje się w modzie, tak? Że niektóre domy mody ogłaszają na przykład ograniczenie do minimum prezentacji nowych kolekcji w ciągu roku, tak? Że to będzie mniej kolekcji niż zwykle. Albo podkreślają, albo wyciągają jakieś wzory stare, tak? Recyklingują nie tylko materiał, ale wręcz pomysły. I to chyba dąży do tego, żeby właśnie ten, oczywiście nic nie zahamuje konsumpcjonizmu na koniec dnia, i tak to są ciuchy, które są w sklepie i które się kupuje, ale że chyba tak trochę wystopowaliśmy z takim właśnie przewidywaniem, co będzie tym hitem, no bo jakby niewiele z tego, co planu podejrzewam, wróżono w 2019 w listopadzie, się sprawdziło w 2020, bo nawet jeśli mieliśmy te momenty odwilży pandemicznej, zaostrzonych restrykcji czy nie, to dalej to jednak wpływało na nasze zachowania konsumenckie. Jedno, co się mówi, jeszcze a propos pandemii, to bardziej dotyczy w ogóle zachowań konsumenckich, ale też zachowań takich jedzeniowych, to jest to, że po pierwszym lockdownie, kiedy znowu mogliśmy wyjść na miasto i tak dalej, mieliśmy takie zachowanie garściami. Garściami wszystko łapać, odbijać, też trochę odbijania sobie za te 2 miesiące straconego uwięzienia, czasu. Straconego czasu, że teraz to już w ogóle piekła nie ma i jakby wszystko. Takie hedonizm, tak, do maksimum. I wydaje mi się, że bo nam się wydawało, że już wszystko będzie dobrze i że trzeba się odkuć, właśnie grzecznie siedziałam w domu 2 miesiące, to teraz nadrobię, nie? I wydaje mi się, że ponieważ jak się okazało, no, na tych 2 miesiącach się nie skończyło i tak naprawdę mi cały czas coś się zmienia i wiemy jeszcze, że trochę potrwamy w tym czasie zawieszenia, to mówi się, że to zmalało, że dalej na takiej płaszczyźnie jedzeniowej bardzo duże zainteresowanie budzi comfort food, takie smaki, które właśnie, tak jak mówiłaś na początku, są nostalgiczne, bliskie, sprawiają nam przyjemność, podnoszą nas na duchu, bo kojarzą się z miłymi wspomnieniami i robią nam dobrze, tak od strony psychicznej, mentalnej, to
na pewno zainteresowanie tego rodzaju jedzeniem ciągle zostanie, no bo dalej żyjemy właśnie w takim trochę stanie zawieszenia, ale wydaje mi się, że to nie będzie tak, że teraz będziemy mieć tylko czekoladowe ciasto i popijać to winem. Że jednak gdzieś to trochę właśnie zwracanie, czy jednak ciągle te komunikaty, które dosięgają nas zewsząd, tak, z mediów, znaczy trzeba by wejść do szafy i wsadzić sobie zatyczki do uszu, żeby gdzieś podświadomie, czy no, przez osmozę niemalże te komunikaty do nas nie docierały, że jednak to, co jemy, bardzo mocno wpływa na naszą odporność. I oczywiście trzeba się szczepić, jeśli się nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych, ale trzeba się szczepić i dbać o wszystkie zasady podstawowe, tak naprawdę higieny, myć ręce, nosić maseczki tam, gdzie to jest wskazane i tak dalej, ale też bardzo dużo możemy zrobić od środka, po prostu budując tą odporność, zwłaszcza w takich dziwnych porach roku typu listopad, gdzie jest ani ciepło, ani zimno, mokro i syf, niestety, że też trzeba trochę temu organizmowi pomóc, nie wiem, dbając o swoją mikroflorę jelitową, czyli jedząc wszystkie rzeczy jakieś prebiotyczne, fermentowane, nisko przetworzone i tak dalej, i tak dalej. Raz, że to jest smaczne, także tak naprawdę na koniec dnia to nie jest jakieś poświęcenie się, nikt nie każe nam pić litrów tranu codziennie. Ale przy okazji możemy sobie zrobić trochę, jakby trochę podnieść te nasze szanse na to, żeby jednak zdrowo tą zimę przejść. Ale też ciekawe jest to, że powiedziałaś o zainteresowaniu comfort foodem, bo to mi się kojarzy jako taki trochę nieświadomy ruch asekuracyjny, bo my wiemy, że prawdopodobnie jeszcze będziemy w tym domu może zamknięci, więc comfort food jest naszym ulubionym jedzeniem, jest to coś, co jest dla nas osiągalne. I przynosi tak, i też przynosi nam ten komfort jednak tak, psychiczny, tak. Nawet jak właśnie nie doświadczamy teraz tej sytuacji, co na wiosnę 2020 roku, że jesteśmy uwięzieni w domu i nie wiemy, co będzie jutro, no powiedzmy, że nasze życie w miarę normalnie się toczy, no to gdzieś ciągle w powietrzu to wisi, dosłownie. To taki stan, że a jednak zamknąć, czy nie zamknąć, bukować te ferie na zimę, czy nie. I ten comfort food, tak jak w tym pierwszym lockdownie dla wielu osób, był taką kotwicą, uziemieniem, że dobra, nie, to jest ten mój makaron z sosem pomidorowym, to są te moje naleśniki z serem, to jest tam, nie wiem, jakaś ukochana zupa i tak dalej, i tak dalej. To my chyba ciągle chcemy trochę się poczuć przynajmniej dobrze tam, gdzie się da. I to są też takie właśnie smaki, które często się kojarzą nam z jakimiś miłymi sytuacjami, z poczuciem bezpieczeństwa, że nic złego się nie wydarzy, że wszystko mamy pod kontrolą i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak to jest bardzo podświadome, to jednak jedzenie ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie, nie tylko zdrowotne, ale też właśnie psychiczne, bo wiele naszych wspomnień, czy te wspomnienia, które są najmocniejsze, zazwyczaj są to wspomnienia, które są ugruntowane przez inne bodźce, albo przez wielość bodźców, które do nas dociera, a takim bodźcem też jest jedzenie, tak? Bo to jest i smak, i zapach, odgłos i dlatego te wspomnienia, często w ogóle w wspomnieniu gdzieś pojawia się jedzenie, jak się nad tym zastanawiamy. Tak. I to właśnie dlatego, że nasz organizm gdzieś te wspomnienia przyswajał różnymi zmysłami. Na przykład te wspomnienia z podróży, bo o to chciałam się Ciebie zapytać, choć temat dość drażliwy, no bo tutaj mówimy o komforcie domowego jedzenia i nagle wszyscy byśmy chcieli podróżować po nowe smaki. Czy są takie destynacje, oczywiście patrząc w świecie, gdzie są one dostępne, które możemy uznać za takie stolice foodiesów, takie miejsca, które są na czasie właśnie z tym, co teraz się je, do których chcemy jechać, odkrywać te smaki, które są w trendzie? Taką stolicą czy epicentrum gastronomicznym od kilku już dobrych lat i nie mówię tego, bo nie jestem obiektywna, to inni powiedzieli już za mnie, jest Skandynawia, w szczególności Dania.
Dania jest śmiesznym krajem, śmiesznym małym krajem, gdzie w no, takiej stolicy wielkości Warszawy, czyli średniej wielkości europejskiej stolicy, mamy bardzo dużo restauracji, które są takimi hubami trochę, gdzie te trendy, mody czy jakieś zjawiska jedzeniowe się rodzą, które później właśnie znowu tak spływają trochę w dół i się rozlewają. No oczywiście jedną z tych restauracji, czy tą jedną restauracją jest wspominany już wcześniej Noma, to, że nagle cały świat zwariował na punkcie fermentacji i kiszonek. Też miejsca, gdzie one były, bo w Polsce jednak one nie odeszły zupełnie gdzieś w niepamięć, bo one ciągle są dostępne, były i pojawiają się w naszym jadłospisie. No to była między innymi zasługa Nomy, czy to, że nagle restauracje, czy kucharze, czy firmy robiące jedzenie zaczynają eksperymentować z wytwarzaniem produktów, które łączą techniki z jednego punktu na mapie z produktami lokalnymi. Czyli na przykład robimy miso, ale nie robimy go z soi, tylko robimy go z czegoś, co występuje w naszej okolicy, czyli nie wiem, z grochu, z fasoli, z name it, you have it. Te wszystkie jakieś, nie wiem, kombucze, octy i tak dalej, i tak dalej. I właśnie takim miejscem na pewno jest Kopenhaga. To dlaczego ta Kopenhaga jest akurat tym miejscem i tym epicentrum, czy tą stolicą gastronomii? Znowu ma wiele powodów. Ta gastronomia, czy jej rozwój był bardzo mocno stymulowany przez, też trochę przez państwo, które sobie wymyśliło, że to jest ten element kultury, który warto mocno wspierać. I dlatego też zaplanowali to. Też wiele ludzi tą gastronomię czy te kulinaria promowano w kontekście turystyki, że możesz do nas przyjechać, nie tylko zobaczyć syrenkę z głową lub bez głowy, ale też zjeść w fajnych, wyznaczających trendy, innowacyjnych knajpach. Jedzenie, którego nie jadłeś nigdy wcześniej. I wszystko zaczęło się no już prawie 20 lat temu od tak zwanego manifestu nowej kuchni nordyckiej, spisanego przez szefów kuchni, restauratorów, ekspertów od jedzenia. I te postulaty dla nas brzmią dość banalnie, że lokalnie, sezonowo, że będziemy starać się na nowo odkryć trochę tą naszą lokalną spiżarnię i to, co mamy dookoła i zainkorporować to do restauracji, także tych fine diningowych, gdzie królowały, nie wiem, jakieś foie gras, kawiory i właśnie importowane produkty. I spróbujmy, jakby pokuśmy się o takie ćwiczenie trochę umysłowe, żeby przygotować to z produktów lokalnych. No i oczywiście teraz, no to brzmi w bardzo oczywisty sposób, fine diningowe restauracje w Polsce też budują swoje menu przecież na lokalnych produktach i w ogóle wydaje się, że no tak wypada. Nie sprowadzamy czegoś, pokazujemy to najlepsze, co mamy tu obok siebie i że mamy tutaj jakiegoś, nie wiem, pana od kapusty, a tu jakąś panią od ryb, a i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co jest bardzo już fajne po tych latach, teraz jadąc do Kopenhagi, widać, że te trendy, które gdzieś były zainicjowane przez, nie wiem, szalone wizje czy szalone pomysły szefów kuchni, tych fine diningowych, bardziej ekskluzywnych restauracji, teraz też mają swoje emanacje w codziennych miejscach. I to, że mamy tam świetnie rozwinięty rynek kaw speciality, podejrzewam jeden chyba i Skandynawia, wydaje mi się, i Berlin, to bym stawiał, że to były takie te dwa ośrodki odpowiadające za trzecią falę kawy w ogóle w Europie. No w samej Kopenhadze mamy... Ale Wielka Brytania też sobie nieźle radzi. I Wielka Brytania, ale chociaż ponoć bardzo trudno jest w Londynie napić się espresso tonic i to jest informacja z pierwszej ręki od osoby, tam związanej jest właśnie ze światem baristycznym. To, że mamy też tam, nie wiem, bardzo dużo piekarni rzemieślniczych i tak dalej. Gdzieś tam to jest bardzo celebrowane, też bardzo medialnie dobrze ogrywane. Te restauracje faktycznie są wyjątkowe, pięknie zaprojektowane, bardzo dobrze przemyślane pod kątem spójności koncepcji, że owszem, jemy lokalne produkty, ale też jemy je z lokalnie zrobionych talerzy i te krzesła to też są właściwie duńskie. I ta praca, która wisi przy wejściu, też jest, nie wiem, duńskiej artystki i tak dalej, i tak dalej.
I tam faktycznie jest dużo dosłownie fermentu ciągle. I to, co jest fajne, że ci kucharze cały czas dążą do tego, żeby coś wymyślać, ale też ponieważ to już trwa te dobre kilkanaście lat, to ludzie, którzy kiedyś, nie wiem, byli stażystami w tych restauracjach z topu, teraz zakładają swoje miejsca. Także to gdzieś cały czas się rozlewa i rozszerza, a jednocześnie, ponieważ gdzieś klucz, wokół którego ta cała gastronomia współczesna duńska, przynajmniej ta, o której jest głośno na świecie, jest zbudowana wokół tych postulatów tego oryginalnego manifestu, że to ma być lokalne, zrównoważone, bez szkody dla środowiska, ma być odżywcze i tak dalej, i tak dalej. Jakby ciągle tam jest to DNA, ciągle jest ta esencja i wydaje mi się, że ciągle się dzięki temu też to pasuje do tych wszystkich trendów, o których mówiłyśmy wcześniej, że chcemy jednak zdrowo, lokalnie, że dużo warzyw, że świadomie, że zdrowo, że chcemy, żeby to było transparentne, bla, bla, bla. I faktycznie Dania czy Kopenhaga jest takim miastem, którego po prostu można zrobić sobie, pojechać, jeść, ale też te trendy, które gdzieś tam się rodziły, czy to, że tamci szefowie kuchni udowadniali, że się da zrealizować jakiś taki koncept, było na pewno dużą stymulacją czy zachętą dla tego, żeby inni to robili u siebie. Plus stało się to taką trochę wylęgarnią talentów, które często wracają na przykład do swoich rodzinnych krajów i tam zakładają swoje restauracje, dalej kultywując to założenie, że to ma być właśnie lokalne, sezonowe, że muszę znać osobę, od której mam rzodkiewkę i w ogóle najlepiej, żeby pokazać tą osobę, od której mam rzodkiewkę, żeby i jej babcie. I jej babcie i tak dalej. I to, że bycie szefem kuchni czy restauratorem, to jest oczywiście to na koniec nie chodzi o jedzenie, jakby naczelną twoją funkcją w społeczeństwie jest po prostu karmienie, ale że można karmić różnymi rzeczami i że jeśli i tak naprawdę to jedzenie też trochę może być manifestem światopoglądów, ale też udowodnieniem, że się da, że mamy super rzodkiewki, w ogóle ej, zobaczcie, nie? W ogóle to ja zrobię teraz te rzodkiewki, to zacznijcie je kupować. No, to, co do czego doprowadziła ta rewolucja kuchni nowonordyckiej, widać choćby w poduńskich sklepach, że kiedyś to nie było tak, że wchodziło się do sklepu i wszędzie były rzeczy, nie wiem, z rtęcznika i kombucze i tak dalej. Tak nie było. To wszystko się zadziało też trochę dzięki tym restauracjom. To, że można właśnie kupić takie rzeczy, których wcześniej były nie tak popularne. Może tak. Już wiemy, że Małgosia Minta kocha Danię, tak, i Kopenhagę. Ja tam jeszcze nigdy nie byłam, więc absolutnie jestem 100% pewna, że to będzie moja destynacja w najbliższym polecam czasie, jeżeli świat pozwoli. Czy mamy jeszcze kilka jakichś takich, nie wiem, może być 3 czy 5 takich właśnie miejsc, które też są takimi właśnie foodiesowymi stolicami? No na pewno trudno nie mówić o Japonii. Wydaje mi się, że Japonia jest bardzo dużą ciągle inspiracją też, jeśli chodzi o techniki stosowane w kuchni, czyli wszystkie techniki fermentacyjne, obróbki produktów. I jednak to jest zupełnie inny uniwersum, właśnie zupełnie inny zestaw narzędzi niż ten, który my mamy kulturowo czy historycznie w Europie, czyli właśnie te wszystkie jakieś robienie, nie wiem, pas, które są bardzo bogate w umami i tak dalej, zresztą które są świetne właśnie do tego, żeby budować sobie kuchnię ograniczoną w produkty odzwierzęce, bo my ten ładunek umami otrzymujemy z czegoś, co jest wyprodukowane z roślin. Czy wszystkie właśnie jakieś, nie wiem, sosy jak sojowe i tak dalej, i tak dalej. No i też takim kierunkiem, przynajmniej przed pandemią, bardzo mocno wskazywanym jako miejsce, które będzie dawać dużo inspiracji i przyciąga smakoszy, to jest Ameryka Południowa, Peru, Chile. No ale przez kilkanaście ostatnich miesięcy było trochę trudno się tam dostać. I na pewno jeśli
będzie możliwe tam, znaczy można, podróżowanie tam jest możliwe, ale na pewno jest to taki kierunek, który jeśli się jest osobą pochodzącą z Europy czy z Ameryki Północnej, to nagle się trafia w uniwersum zupełnie innych produktów, kolorów, zapachów, smaków, no tak jakby się trafiło do Awatara. Wow. I to jest niesamowicie cieszące, stymulujące i fascynujące poznawanie rzeczy, których w ogóle się wcześniej nie znało, nie wiedziało, że można jest i tak dalej. Także to jest taki kierunek, który ja bardzo lubię też. Do Danii jest trochę bliżej, ale na pewno po jakieś takie odkrycia, żeby mi oczy wychodziły z orbit, to Ameryka Południowa. To na koniec powiedz mi jeszcze, gdzie w tym wszystkim jest Polska? Czy Polska ma swoją stolicę gastronomiczną i co tam się dzieje? Niestety, jak w wielu krajach, także w Polsce trochę ta pandemia dała nam po nosie. I w ostatnich kilku latach wydaje mi się, że ta gastronomia w Polsce bardzo mocno i w bardzo fajnym kierunku się rozwijała, że jak na wielu innych płaszczyznach nie tylko podążaliśmy za trendami, mówię tu o trendach, czyli o tych długofalowych zjawiskach czy zmianach, a nie tylko za módkami. Oczywiście każdy kraj przeżywał swoją fascynację znowu z jakichś tam tęczowych kaw czy jarmużu czy czarnych burgerów, whatever. Ale gdzieś ta gastronomia się bardzo fajnie rozwijała, bo powstawały bardzo ciekawe miejsca w bardzo mądry sposób budowane też w kontekście tego, skąd mają składniki, jak budują tą kuchnię, dbanie o pochodzenie tych produktów i tak dalej, i tak dalej. Ale też my jako konsumenci nagle odkryliśmy, że chodzenie do knajp to jest super rozrywka. Także ta relacja bardzo dobrze działała, bo była stymulowana ze strony gości, ale pojawiały się nowe restauracje i tak dalej, i tak dalej. Ale też staliśmy się trochę bardziej, wydaje mi się, wybredni. Też przez to, że dużo podróżujemy, czytamy, czy nawet zaczęliśmy trochę gotować w domu z TikTokiem, z YouTube'em, z Instagramem, czymkolwiek. I to bardzo fajnie się rozwijało przez tą wzajemną stymulację. No i przyszła pandemia i no dziwnie się zadziało. Warszawa straciła obieg, restauracje z gwiazdką Michelina. Trochę restauracji na pewno trochę zostało wyhamowane tworzenie nowych restauracji, właśnie tych bardziej premium fine diningowych. Może ze względu na ostrożność inwestorów, może też z obawy, że jednak goście przeżyli ekonomicznie nie najfajniej te ostatnie 2 lata, więc pewnie nie będą chętni, żeby wydawać tyle pieniędzy. Moim zdaniem to jest nie do końca prawda i ten rynek, czy ta nisza właśnie na restaurację w premium jest w Polsce totalnie niezagospodarowana i jednak mówimy o małym wycinku tego rynku, tak? Tak. Właśnie faktycznie o niszy, o jakimś odsetku tylko, czy ułamku tej całej puli restauracji. I wydaje mi się, że teraz są na to goście, ale nie ma za bardzo miejsc, gdzie ci goście mogliby chodzić i nagle muszą jeździć za granicę. Także jeśli ktoś chce inwestować w fajne knajpy, polecam pomysł. I trochę to, ja się bardzo bałam, co to będzie, bo też jednak restauracje, przynajmniej w tej pierwszej pandemii, nie otrzymywały zbytniej pomocy ekonomicznej, a przynajmniej ona była bardzo niedookreślona. Tu znowu ucieknę się trochę do przykładu Danii, gdzie oczywiście też nie było jakoś super różowo, ale przynajmniej restauratorzy w momencie lockdownu od razu wiedzieli, jaką otrzymają pomoc, kiedy i w jakiej wysokości. I była ona zresztą bardzo duża, bo to były dotacje na poziomie 75-90% pensji. Oczywiście kwestia zatrudnienia osób w gastronomii w Polsce, w Danii. Jest pewnie trochę różna. Trochę różna z formalnego punktu widzenia. Natomiast nie było tego tej niewiadomej, tego poczucia takiej właśnie zagrożenia wywołanego, że tak naprawdę nikt nic nie wiedział, o co chodzi. Ale to dotyczyło nie tylko gastronomii w Polsce. Natomiast ja się bardzo bałam, że kurczę, tak ekstra to się rozwijało, tak super, no po prostu tocząca się kula śnieżna, ale taka, z której się cieszy. I nagle to wszystko wyhamowało.
Dlatego bardzo mnie cieszy, że teraz otwierają się znowu jakieś bardzo przemyślane, znowu zaczęły się otwierać przemyślane, mądre, ciekawe miejsca. To, że jeśli te miejsca powstają, to starają się odhaczać te pola właśnie, że jednak zadbajmy o to, skąd pochodzi ten produkt. Zadbajmy, żeby mieć dobry chleb na zakwasie, na dzień dobry dla naszych gości i tak dalej, i tak dalej. Także mam wrażenie, znaczy chcę wierzyć, że to było tylko przyhamowanie, bo by było szkoda, bo mamy bardzo dużo talentów, świetne zaplecze produktowe, wydaje mi się, jeśli się chce znaleźć, to naprawdę można te produkty znaleźć. I mamy zupełnie dobrą bazę gości, którzy gdzieś już złapali ten nawyk chodzenia do knajp. I chcą też, nie tylko chcą jeść w domu, ale też chcą jeść na mieście z różnych powodów, bo mogą, bo to jest wygodniejsze logistycznie, bardziej pasuje do ich stylu życia, bo chcą się tak spotkać ze znajomymi i tak dalej. I jakby mamy te wszystkie elementy i bardzo liczę na to, że szybko to znowu doprowadzi do jakiejś takiej powstania bardzo miłej reakcji i że ta Polska się stanie też atrakcją przyjeżdżania dla turystów do Polski. Będzie nie tylko to, że mamy, nie wiem, zjawiskową przyrodę czy zabytki, ale to też, że mamy super restauracje. Jest duży potencjał i miejmy nadzieję, że wspólnie siłami jako konsumenci, jako kreatorzy tego całego doświadczenia będziemy trzymać poziom i dorośniemy do tych oczekiwań, które może my mamy w sercu, bo widzimy, że to jest osiągane, nie? Także słuchaj Małgosia, ja bym Ci mogła zadać jeszcze 1000 pytań na każde z tych poszczególnych filarów, o których gadałyśmy, ale tutaj postawimy chyba kropkę, więc strasznie Ci dziękuję za poświęcony czas i za taki ogrom wiedzy i inspiracji, a teraz my wszyscy lecimy gotować, jeść, inspirować się i bukujemy bilet do Kopenhagi. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i jak zawsze przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano, a w tym tygodniu wyjątkowo mamy aż 3 odcinki, dostępne oczywiście na Spotify, na iTunesie i na YouTube. I jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zapraszam Was do odwiedzenia mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com/sklep. Tam znajdziecie przeróżne e-booki mojego autorstwa i ja każdego miesiąca przeznaczam 10% zysków na inną fundację i w styczniu jest to WOŚP. Także kupując coś w moim sklepie wspieracie nie tylko moją działalność, ale i wybraną fundację. Także zapraszam serdecznie. Wszelkie linki i odnośniki do rzeczy, o których mówimy, są oczywiście w opisie, a my, moi drodzy, słyszymy się już w piątek w kolejnym, ostatnim, trzecim odcinku Trendów. Będą to trendy modowe. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.